Dzień dobry, witajcie serdecznie, z tej strony Shrimp Time. Moi drodzy, trochę, że tak ujmę, zmiana. Jeszcze to ustrojstwo muszę ogarnąć. Zmiana też trochę formy kanału, coraz więcej będzie tego typu vlogowania. A dzisiaj porozmawiamy o tym, jak się rozwija hodowla, co jak idzie. I też sobie trochę pokorzystamy z tego, że mamy ładną pogodę, ładne światło i generalnie można trochę podziałać. Słuchajcie, pokażę Wam dzisiaj między innymi, jak wygląda sytuacja z rozwojem kolejnego pomieszczenia hodowlanego. Tam sobie podjedziemy. Dobra, moi drodzy, więc porozmawiajmy sobie chwilę, ponieważ ostatnio na to jest dość mało czasu. Śmieszna sprawa, bo moja żona ostatnio mi powiedziała, żebym zwolnił, że trochę za szybko, za mocno działam, więc generalnie dzisiaj hipotetycznie zwalniam, tylko problem jest taki, że nawet podczas zwolnienia musi wyglądać sytuacja tak, że wziąłem gimbala, wziąłem aparat i stwierdziłem, że trochę Wam powloguję właśnie na temat rozwoju projektu. A rozwój projektu jest dość intensywny, tak bym to określił, ponieważ powolutku, moi drodzy, zaczynamy stawiać hodowlę, zaczynamy stawiać drugi obiekt, pojawiają się powoli regały, pojawia się powoli też zamówienie na szkła i powolutku jestem w stanie przemyśleć, co, jak, gdzie chcę zrobić. Jeżeli wszystko wyjdzie fajnie, to będzie bardzo fajny, zautomatyzowany projekt. Druga rzecz jest taka, że no niestety, ale uciekły mi, moi drodzy, produkty Benibachi. I to jest też rzecz, o której można trochę porozmawiać, ponieważ wiecie, że ja od dawna te produkty lubię, używam, tylko pojawia się problem taki, że ich po prostu nie będzie na rynku. I dlatego stwierdziłem, i to jest też robota na dziś, postaram się Wam pokazać, że będziemy zakładać uprawę szpinaku. Uprawę na tej zasadzie, żebyśmy mogli spokojnie mieć zaopatrzenie szpinaku, nie żadnego ze sklepu, tylko takiego świeżego przez nas zrobionego. Będzie pewnie hydroponika w tym zakresie zrobiona, ale to też w swoim czasie. No i kolejna ważna rzecz, no jest mocny rozwój też ścieżki angielskojęzycznej. Kanał tam 1000 subów złapał, więc też bardzo fajnie to wychodzi. Może wydać Wam się to śmieszne, natomiast niestety prowadzenie tego projektu kosztuje dużo wysiłku i dużo zdrowia. Słuchajcie, podam Wam dzisiaj przykład. Z uwagi na to, że mam ekstremalną ilość pracy, ponieważ Shrimp Time to nie jest tylko hodowla, czy inaczej moje życie zawodowe to nie jest tylko hodowla, ale to są również praca oraz poza tym chciałbym mieć trochę czasu dla dzieci i dla żony, to dzisiaj wstałem o 4 rano. I to nie jest tak nawet, moi drodzy, że potrzebowałem jakiś budzik, żeby to wszystko pociągnąć, żeby rozwijać hodowlę, żeby móc nagrywać dla Was materiały, żeby to wszystko mogło się rozwijać. Niestety trzeba czasem nadłożyć w ciągu dnia godzin. I to jest chyba najtrudniejsze, powiem Wam, w tym wszystkim. I to chyba trochę spowodowało, że stwierdziłem, że zacznę odrobinę vlogować, żeby zrobić taki pamiętnik. I nie tylko z tego, na jakim etapie była hodowla, nie tylko, żeby na tym kanale były poradniki, jak i co robić, ale też, żebym mógł sobie wrócić czasem w czasie, czy wrócić się do tyłu, do momentów, w których właśnie byłem, co czułem, co przeżywałem i żebym mógł sobie zweryfikować, jak to wygląda po czasie i czy warto było. Słuchajcie, nie wiem, czy cokolwiek usłyszycie, ponieważ zaczęło mocno zawiewać. Natomiast powiem Wam, że takie wczesne wstawanie ma też swoje plusy i pozwala niektóre rzeczy robić szybciej i bardziej wydajnie. Na przykład jesteśmy teraz w Parku Wschodnim i powiem Wam szczerze, że takiej ciszy i takiego spokoju bym nie miał w sytuacji, jeżeli przyszedłbym tu później. Po prostu jest to bardzo popularne miejsce, do którego różne osoby przychodzą spędzić wolny czas, a z racji na to, że nagrywam to w wolny dzień, to
myślę, że byłoby bardzo ciężko tu trafić. Tak swoją drogą to powiem wam, że nie chce mi się wierzyć, że w tym natłoku pracy udało mi się trochę wyrwać do natury i trochę wyjść, poddychać świeżym powietrzem, wyjść dźwięku ciągle działających filtrów od akwariów i poćwiczyć prawą rękę, ponieważ setup, którym nagrywam, jeszcze trochę mi rękę oderwie, ale dobrze, dobrze. Będziemy mieli zrobionego bicepsa na vlogowaniu. Moi drodzy, idziemy dalej, ale powoli będziemy kończyć dzisiejszą wycieczkę w parku, bo robi się strasznie dużo osób i chyba trzeba trochę wcześniej przyjść na następne nagrywanie. Do tego, no jak widzicie, niektórzy mają ciężej. Niektórzy przez wzrost mają ciężej, ale dobra. Słuchajcie, niedługo to coraz więcej vlogów będzie w tym stylu po prostu, że będziemy sobie gdzieś chodzić, jeździć, porozmawiamy sobie trochę. Ja powiem, co mi leży na sercu, z czym mam problemy i myślę, że tak będę dokumentował dalszy rozwój projektu Shrimp Time. Bo powoli to zaczyna być coraz więcej niż tylko kanał o krewetkach, zaczyna to coraz bardziej rosnąć. Więc mam nadzieję, że to vlogowanie wam się podoba, a my wracamy do auta i zaraz będziemy się brać za wycieczkę na hodowlę. No i najwyższy czas przejść na obiekt hodowlany. Jak widzicie, obiekt jest w bardzo dobrym klimacie, to znaczy są chmurki, są motylki na ścianach. Natomiast udało się takie pomieszczenie wynająć, wyhaczyć i w tym pomieszczeniu będziemy, moi drodzy, realizować plan hodowli. Generalne założenie to jest około 100 zbiorników po ponad 60 litrów wody. Tam jest między 60 a 70 litrów wody. Regały są wykonane z kantówki 7x7, bardzo wytrzymałe. Wchodziłem na to, stawałem, próbowałem skakać i wydaje mi się, że jest wszystko ok. Tu będzie kącik pod neo, który wam tutaj pokazuję, z uwagi na to, że jest dużo kaloryferów i te kaloryfery będą robiły nam za dodatkowe ogrzewanie tego kącika, będą robiły za podwyższanie temperatury, ponieważ jak wiecie, neokaridina znosi wyższe temperatury, a także radzi sobie, moi drodzy, nawet lepiej w tych wyższych temperaturach, ponieważ szybciej się rozwija, krócej nosi jaja, częściej zrzuca, że tak powiem, młode, więc myślę, że bardzo ok. Jak widzicie, cała praca jest jeszcze przed nami. Powoli stają regały. Tutaj będzie szedł panel elektryczny, którego zadaniem będzie zasilanie całej hodowli. Do tego mamy dwa jeszcze pomieszczenia, które wam zaraz pokażę, nie pokażę, tak to powiedzmy. No i tu jest taki magiczny kącik. Ten kącik jeszcze nie ma do końca ustalonego przeznaczenia. Albo staną tu stare regały, albo zrobimy tutaj, moi drodzy, jakieś studio do nagrywania, czyli jakieś fajne tło, aby to wszystko ładnie wyglądało. Dajcie znać, czy macie jakiś pomysł, co by można było tutaj zrobić. Może jakieś rybki, bojowniki, coś takiego. Na górze mamy jeszcze miejsce magazynowe, miejsce, w którym będziemy mogli sobie wrzucać styroboksy, ponieważ one zajmują stosunkowo dużo miejsca i to będzie takie ciekawe miejsce do wykorzystania. Tu mamy kuchnię małą, no niestety jest ciemno, więc wam nie pokażę, nie paliłem światła. No i tu macie z bliziutka pokazane, jak wyglądają te regały i jak wygląda generalny bałagan związany z przygotowaniem hodowli do pełnej działalności.
Jedna rzecz, która mi nie pasuje, to taka, nie wiem, przedmurówka, którą tam macie, czy taki wypustek. Wolałbym, żeby ściany nie miały tej nadbudowy i żeby były totalnie gładkie. Fajna rzecz tutaj z boku, widzieliście, też jest odciąg powietrza. No i tutaj nasze wspaniałe miejsce, w którym jeszcze nie do końca mam pojęcie, co zrobię, i jakieś proste eksperymenty ze zbiornikami. I mam nadzieję, że wam się to podobało. Dajcie znać, czy chcecie więcej filmów z relacji z budowy hodowli. No i pamiętajcie, keep on shrimping. Do następnego razu. Trzymajcie się, cześć.